to co? Chcę jakoś może koszulę. Słuchajcie, nie narzekajcie, to jest... Znaczy, na dole macie kolorowe. O, patrzcie. Patrz. O, ty, ale byś mi wyhaczył. Kupuję, kupuję. I 18,40. Doskonale, kupuję. Kocham się, co wybrałeś. Bardzo wybrałem takie coś. Załóż teraz. Powiem wam, że nawet pasuje. Michał się przebrał. Nogi, pokaż, co ty wybrałeś. Doskonale. Zobacz. No nie, no to po prostu... To jest fajne, bo miałeś przeczytałowe, ale dobra. Co? No. Palone rogowe. Tak z lat 80. taki bandzier, co? Kung fu ten. Ej, tego nie widziałem, że tu otworzyli. O, nadal tu jest! To jest nasz fotel, który mieliśmy. Patrz, nadal jest pudłolot. O kurde, a tego też nie było. Kto tu powkładał te wszystkie szafy? Dzień dobry. Czy jakieś substancje zabronione posiadamy? Tak. To twoja wina. Tak, ja ich tu zaprowadziłem. Wnoszę się kieszonki. Co pan? Kieszonki, to ma. To muszą jakieś dokumenty pana? Z tyłu nic nie ma? Nic nie ma. No. Pokażę wam tutaj dokument. Co pan tak się... Tutaj, rozsunie pan. Wejdzie pan do radiowozu, dobrze? To na pewno jest potrzebne? Nie, no chcę zobaczyć, co pan tam ma, bo tam pan coś ukrywa. Ty co jest? Co? Tu jest bluza. Mogę zobaczyć? O Boże. Na pewno? No. Jest to konieczne? No, czyli coś jest, kurwa. Masz ziele? Nie. Nie. Chcesz się pobawić trochę? To zjedziemy na komendę, przeszukamy wszystko. A dostanę protokół? Z kontroli? Tak. Kiedy zmieniasz kontrolę? Teraz. Znaczy, to kontrola bagażu. Nie, ja zostaję tutaj, bo nic nie zrobiłem. W sensie, wychodzę z budynku i idę w swoją stronę. Podejmij towar, wyrzuć go i nie ma towaru. Nie ma żadnego towaru. O, wszystko rozsiane z nimi. Buty mam zdjąć? No, jeden zdejmiesz i zaraz zdejmiesz w drugi. W ogóle co jest najśmieszniejsze, on strasznie się zafiksował, że chce u mnie coś znaleźć, ale nie zajrzał do głównej części, gdzie miałem kacę. A ty jesteś dealerem? Szaleństwo, spotkałem Janka, który jak wyszliśmy z budynku, spotkałem Janka. Zapraszam. Hello. Dziękuję. Zapraszam wszystkich. To jest najbardziej szalona akcja Janka i Justyny podczas autostopu. Słuchaj, jechaliśmy tirem i już byliśmy tacy zrezygnowani, stwierdziliśmy, dobra, idziemy do McDonalda coś zjeść. I nagle na drodze wylotowej z Opola zatrzymuje się tir, tak na przystanku w ogóle, a macham mu, jedź sobie, jest sobie, jesteśmy głodni. A nagle, dobra, chyba nie zrozumiał, myślał chyba, że mamy czekać na tego tira. No i wsiadamy tam, no i dobra, patrzymy, miejsca jest tylko na jedną dodatkową osobę. No i tak myślę, gdzie ja mam usiąść, dobra. Usiadłem tam na środku, na tej leżance, no jakoś tam jechaliśmy. Pan wiózł makaron, przynajmniej tak powiedział. I w pewnym momencie mamy kontrolę policyjną. I to już mi się podoba ta historia. Mówi, chowaj się, nie? Ja normalnie nogi tak, żeby nas nie było widać i jakoś przejechaliśmy. No i dojechaliśmy sobie do tej miejscowości, do której mieliśmy dojechać, do Opola właśnie. Całe życie trzeba coś kitrać, to tak, sami. Tak, jak nie coś, to siebie. Jesteśmy na Kazurze, tam jest pożar. Na szczęście mamy robota, którym możemy zobaczyć, co tam się dzieje. Czerwony, szybki. Ja też nic nie widzę, ale zajmijmy się sesją. Za końcówkę, no. Tam musisz tam kontrolę. Nadeszła noc. Odrzutowe deski. Kurde, denerwuję się. Spokojnie, macie.